No, mimo jesieni, piękna pogoda. Trzeba coś nagrać wam chwilę. Jedziemy na Bema, na komendę miejską. Żart czy nie żart? Zobaczymy. Trzeba też trochę powyjaśnić spraw. Jak zwykle, każdego dnia coś ciekawego zbiera. Więc po pierwsze, no Krzysio Misio, no musi zrozumieć, że on nie jest prezydentem jednak, tylko był kandydatem. No nie może rozkazywać innym i całemu światu, jak świat ma działać, wyglądać i tak dalej. No, no albo się dostosuje do jakichś zasad i do innych ludzi ostatnich, którzy jeszcze chcą mu mimo wszystko w czymkolwiek pomóc, albo zostanie całkiem sam. Czy on się ogarnie, jakby został sam? No nie ogarnie się, to jest niestety efekt choroby psychicznej. Sam się nie ogarnie, znam go od 20 lat, sam się nigdy nie ogarniał, więc sam się nie ogarnie, więc można, że tak powiem, próbować wychować starszego człowieka do tego upośledzonego czy chorego z taką trochę dozą dystansu, czyli nie można nigdy wszystkiego stawiać na jedną kartę. Trochę, jak to mówią, metoda kija i marchewki, ale oczywiście bez przemocy. Jedyną przemoc, która tam występuje na szkolnej, to Krzysiek stosuje kononowic sam wobec siebie tak naprawdę, bo najbardziej to ludzie chorzy czy upośledzeni szkodzą sami sobie, no tak na przykład jak inni wariaci na szkolnej, nie? Tam na przykład przecwelony, czy Barney, czy WSW, to przecież najbardziej szkodzą ci ludzie sami sobie. Że popowiadają głupoty w internecie, to akurat w niewielkim stopniu są w stanie zaszkodzić innym, a raczej szkodzą sami sobie, co widać po tym, jak żyją, kim są, co robią i tak dalej. Bawię mnie też komentarze na moim kanale pod filmami, to jest tak, bo tam jest włączona taka automatyczna akceptacja, znaczy nie automatyczna, właśnie, żeby komentarz się był widoczny, był opublikowany, to ja go muszę zatwierdzić. To daje kilka rzeczy. Przede wszystkim ja jako twórca kanału jestem w stanie, próbuję odpowiadać na każdy komentarz, pytanie. To jest bardzo, myślę, dobra funkcja dla z kolei odbiorców, widzów, bo wasze komentarze czy wpisy nie pozostają, że tak powiem, w próżni. Czyli nie ma tysiąca komentarzy pod filmem, na które, których pies tam nikt nie czyta, tak? Pies z kulawą nogą nie przeczyta, nikt na nie nie odpowie, nikt się nimi nie zainteresuje. Każdy komentarz jest w jakiś sposób ważny. Oczywiście oprócz komentarzy z fałszywych kont na przykład, czy ewidentnie głupich, prowokacyjnych, wulgarnych, sprzecznych z regulaminem YouTube'a, fake newsów, które trafiają niestety do śmietnika, do Hoboka. Bo jest ekologicznie sortować śmieci, więc śmieci nie lansujemy, tylko segregujemy i do Hoboka. Na przykład jakiś ktoś tam, pamiętam, napisał, że bo ja nigdy nie byłem za granicą. O mnie napisał, że nie byłem za granicą. Domyślam się, że to jest taki przetrwalony koleś, który za granicą był tylko na zmywaku w Anglii. Jak go mamusia ściągnęła, ale szybko musiał wrócić, jak wyszła na jaw. Wyszedł na jaw fakt, że choroba psychiczna uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie wśród normalnych ludzi. O, jaki koraczek się zrobił. Więc tak, byłem w Niemczech, mieszkałem przy granicy niemieckiej, przecież byłem w Holandii na takim stypendium, gdzie oglądałem drogi rowerowe i potem je wdrażałem w Białymstoku. Byłem w Czechach, byłem na Słowacji, oczywiście mieszkając potem tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim. Byłem też w tych krajach tutaj przygranicznych, czyli Litwa, Białoruś. Byłem też kiedyś na wczasach nad Morzem Czarnym, legendarnym Soczi. Także gdzieś tam byłem, coś tam widziałem, niejako. Pracownik zmywaka, który często nic nie widział, nie? Miałem okazję poznać normalnych ludzi,
normalne życie. Więc no bawią mnie te kompleksy naprawdę frajerów spod bramki, którzy nic nie wiedzą, którzy tam wypisują na przykład, że jeżdżę jako dieslem. No, akurat tak nie brzmi silnik diesla, ale to wiecie, trzeba mieć prawo jazdy, nie? Jak ktoś nie ma prawa jazdy, to będzie zgłaszać na przykład prawidłowo zaparkowany samochód, twierdząc, że jest nieprawidłowo zaparkowany i tak dalej, i tak dalej. No źle jest rozwiązane to skrzyżowanie naprawdę. Za mną jeszcze autobus próbuje się wbić na krzyżówkę, ta Toyota go tutaj zakorkuje. On chce na Busfat przyjechać. Nie ma tego zintegrowanego systemu ruchu działającego sprawnie, czyli że po prostu jedziecie z określoną prędkością i natrafiacie wszędzie wtedy na przykład na zielone światło. No niestety, kolejny przekręt. Ale dzisiaj dowiedziałem się, dlaczego na przykład tak wielu polityków, na przykład prezydent Białegostoku też udzielają się na Twitterze. Nie ma konta na Facebooku na przykład, z tego co pamiętam. No, bo Twitter powoduje choroby psychiczne. Na mojej społeczności jest link do tego filmu. No i jeszcze do tego ciekawy też materiał o tym, że wcisnęli Polsce za miliardy dolarów przestarzałe czołgi, przestarzałe helikoptery, bo oni już dobrze wiedzą, że na dzisiejszej wojnie strzał z lasera za 2 dolary jest w stanie zniszczyć drona, rakietę, czołg, helikopter i tak dalej. Jeszcze samoloty przecież też nam powciskali. No. Wszystko to po nic nam jest niepotrzebne, tylko po to, żeby miliardy złotych wydusić z publicznych pieniędzy dla amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Także kolejny przekręt. Rządy się zmieniają, przekręty się nie zmieniają. Niestety. I tam jeszcze było w tym artykule faktycznie, że te wszystkie takie platformy, na przykład jak Twitter czy Facebook, to ciągną na fake newsach, na skrajnych emocjach, bo to daje wyświetlenia. Ludzi zamiast rzetelnej informacji podkręcają tutaj ciśnienie, sieją nienawiść i tak dalej. A to miejska komenda policji. A to miejska komenda policji. Także na razie.